z naszych policyjnych statystyk wynika, że ten pierwszy tydzień wolnego, pierwszy tydzień wakacji na Opolszczyźnie był bardzo tragiczny, bardziej niż w roku ubiegłym, dlatego że tylko w tym pierwszym tygodniu mieliśmy dwa utonięcia na Opolszczyźnie. Pierwsze to młody 18-letni chłopak, a drugie utonięcie to 54-letnia kobieta, co ciekawe, w rzece, która nie kojarzy się z głęboką rzeką i z takimi tragicznymi wypadkami, bo była to mała Panew, natomiast tam nie wykluczamy, w tym drugim przypadku, nie wykluczamy udziału alkoholu. Oby te dwie sytuacje każą nam zwrócić uwagę na bezpieczeństwo związane z kąpielami, czyli wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska, ale to co ważne, bo kąpielisko Bolko było wówczas strzeżone, trzymamy się i przestrzegamy wszystkich poleceń ratowników, trzymamy się miejsc wydzielonych do pływania. Jak decydujemy się korzystać ze sprzętu motorowodnego, korzystamy z kapoków, robimy to zgodnie z przepisami, no i nie jesteśmy wówczas pod wpływem alkoholu, dlatego że to też bardzo często może być przestępstwem albo wykroczeniem. Niestety również na drogach Opolszczyzny nie było tak bezpiecznie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Raptem ostatnie 3 dni, piątek, sobota, niedziela, to 6 wypadków drogowych i w tych 6 wypadkach drogowych zginęło aż 4 osoby. Ostatni bardzo tragiczny wypadek w powiecie nyskim. 3 osoby zginęły na miejscu. Była to godzina 1:30 w nocy, więc ruch na drodze był żaden. Wyjaśniamy przyczyny tego wypadku. Wiemy, że samochód po prostu w pewnym momencie zjechał na pobocze i tam zderzył się z drzewem. Natomiast w piątek wypadek w powiecie oleskim i 84-letnia seniorka potrącona na przejściu dla pieszych. I tutaj też zwracamy uwagę na to, że to bezpieczeństwo pieszych właśnie przy przejściach powinno być szczególnie brane pod uwagę przez wszystkich kierowców. No i wcześniejszy wypadek również w powiecie nyskim. Tam też z naszych ustaleń wynika, że bus, który przewoził dzieci, a przecież okres wakacyjny to właśnie ten czas wyjazdów na wypoczynek, a więc musimy brać pod uwagę, że autobusy, busy będą częściej widziane na drogach naszego powiatu. Tam również samochód Volkswagen zjechał na przeciwległy pas ruchu. My wyjaśniamy, co takiego się stało, dlaczego ten kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu. No i dlatego dla kierowcy Volkswagena 64-latka, ten wypadek również okazał się tragiczny w skutkach. Mężczyzna pomimo reanimacji zmarł. Dzieciom na szczęście nic się nie stało. Szybko przyjechali po nich opiekunowie, oni cało wrócili do domów. Natomiast to również pokazuje, że wypadki, niezależnie od pogody, bo chociażby dzisiaj rano już mamy informację z powiatu namysłowskiego, że kierowca najprawdopodobniej wpadł poślizg właśnie z uwagi na to, że nawierzchnia jest mokra i wjechał w dom. Tam przejechał przez płot, rozbił swój samochód o dom. To pokazuje, że niezależnie od pogody, bo są upały, jest mokro, pada deszcz, czy jest środek nocy, czy jest obwodnica paczkowa, gdzie jest zdecydowanie większy ruch. W różnych okolicznościach może dochodzić do wypadków drogowych. Jeżeli chodzi o autobusy, jeżeli chodzi o busy, tutaj przypominamy, że cały czas prowadzimy kontrolę takich autokarów. Najlepiej zgłosić kontrolę nam szybciej, żeby policjanci byli umówieni na konkretną godzinę. Wtedy sprawdzimy, czy kierowca jest trzeźwy, czy kierowca ma uprawnienia, czy stan techniczny samochodu jest taki, jaki być powinien. Umówmy kontrolę autokaru na przykład godzinę szybciej niż planujemy wyjazd. Dzięki temu policjanci będą mogli spokojnie, skrupulatnie sprawdzić stan techniczny samochodu, a osoby, które chcą wyjechać na wypoczynek, nie będą musiały być zniecierpliwione. No i ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, to włamania i kradzieże. Włamania do domów, włamania do altan ogrodowych, włamania też do tych domków letniskowych. Wakacje to też taki okres, który bywa pokusą dla różnego rodzaju grup, dla włamywaczy, bo oni doskonale o tym wiedzą, że bardzo często zostawiamy w mniej strzeżonych domkach letniskowych, które nie są tak dobrze zabezpieczone jak nasze mieszkania, drogi sprzęt, nierzadko pieniądze i ten pierwszy tydzień to kilkadziesiąt włamań odnotowanych na terenie całej Opolszczyzny, więc tak naprawdę nie było dnia, w którym policjanci nie pracowaliby na miejscu jakiegoś włamania. Oczywiście nasi funkcjonariusze zatrzymują osoby, które trudnią się czymś takim. Ostatnia sytuacja chociażby z powiatu opolskiego, gdzie policjanci na gorącym uczynku niemalże zatrzymali 2 mężczyzn, którzy kradli katalizatory, wycinali katalizatory z samochodów, czyli ten proceder, który niestety cały czas jest dosyć popularny. Natomiast tutaj również, gdzie pozostawiamy samochody? W miejscu widocznym. Czas wakacji to czas, kiedy korzystamy z tego wolnego i często wyjeżdżamy poza swoje miejsce zamieszkania. Do tych podróży najczęściej wybieramy własny środek lokomocji, czyli samochód. Dlatego też natężenie ruchu na naszych drogach wzrasta. Policjanci
ruchu drogowego w całym kraju dbają oczywiście o bezpieczeństwo tych wszystkich podróżujących, zarówno samochodami, jak i autokarami, ale również o tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego zwiększają się również ilości patroli na naszych drogach. Funkcjonariusze ruchu drogowego szczególną uwagę zwracają na wszystkie wykroczenia czy naruszenia przepisów ruchu drogowego, które mogą skutkować tragicznymi zdarzeniami na drogach. To właśnie chodzi tutaj o prędkość, o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, czy też wszelkie wykroczenia popełniane wobec tych pieszych, rowerzystów i innych niechronionych. Podczas samych kontroli funkcjonariusze będą sprawdzali, jak podróżni przestrzegają tych przepisów, czy korzystają z pasów bezpieczeństwa, czy kierowcy są przede wszystkim trzeźwi, czy dzieci przewożone są w odpowiednich do tego fotelikach. Oczywiście należy pamiętać, że to, czy ta podróż będzie bezpieczna, w dużej mierze zależy od nas samych i warto się do takiej podróży odpowiednio przygotować. Sprawdzić stan techniczny pojazdu, sprawdzić tutaj, czy pojazd posiada aktualny przegląd, żeby uniknąć później jakichś przykrych niespodzianek po drodze, ale to również odpowiednie zabezpieczenie bagażu. Należy pamiętać, że nawet najmniejsze przedmioty nieodpowiednio zabezpieczone w samochodzie podczas zdarzenia drogowego mogą naprawdę doprowadzić do tragicznych skutków i jakichś urazów pasażerów. Tutaj chciałabym również wspomnieć o czymś takim, co może wydawać nam się banalne, o tym, aby w podróż zabrać odpowiednią ilość wody. Niejednokrotnie słyszymy od osób, które niestety trafiają na ogromne korki, szczególnie na autostradach czy drogach szybkiego ruchu, że w przypadku takich utrudnień one są, takie osoby dzwonią często do nas i mówią, że co mają teraz zrobić, jak zadziałać, nie zabrali ze sobą wody, jest gorąco. Pamiętajmy o tym, aby w taki sposób również się przygotować, zabrać odpowiednią ilość wody, która właśnie w takim korku może okazać się niezbędna. Zaplanujmy również odpoczynek. Jeżeli ta trasa jest długa, pamiętajmy o tym, aby odpocząć. Upały dekoncentrują, jesteśmy zmęczeni i to również może prowadzić do różnych tragicznych w skutkach zdarzeń. Kontrolując pojazdy, kontrolujemy przewożenie bagażu, no i właśnie przewożenie zwierząt. Pamiętajmy też o tym, aby takich zwierząt, nie wspominając już o dzieciach, ale zwierząt nie pozostawiać w samochodach, w zamkniętych samochodach, kiedy jest tak wysoka temperatura, ponieważ jest to śmiertelne zagrożenie zarówno dla dzieci, jak i dla zwierząt, czy jakichkolwiek innych osób przebywających w pojeździe.